pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdział, 8 werset, możemy przeczytać: Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu. Tak, ten fragment mówi: módl się na każdym miejscu, jeśli jesteś mężczyzną. Jest to wyraźną wolą Boga, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Także i pod tym względem Syn Boży jest naszym wielkim wzorem. Modlił się nad Jordanem, na pustkowiu, w miejscu pustynnym, na górze, przy grobie Łazarza, w sali na piętrze, w Getsemane i na Golgocie. Nie znał skostniałego lub zakonowego życia modlitewnego, które byłoby ograniczone do określonych miejsc czy pór dnia. Obserwujemy to również wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę czas, w którym zastajemy Pana Jezusa, w którym widzimy Pana Jezusa, w którym zastajemy Go na modlitwie. Modlił się wczesnym rankiem, jeszcze przed wschodem słońca. O tym mówi na przykład Ewangelia Marka, 1 rozdział, 35 werset. Przed południem, na przykład widzimy to w Łukasza, 23 rozdział, 34 werset. Po południu, też widzimy to w Łukasza, 23 rozdział, 46 werset. Wieczorem, Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, 23 werset. Oraz podczas nocy, Łukasza, 6 rozdział, 12 werset. Bóg powierzył mężczyznom szczególną odpowiedzialność w kwestii modlitwy wypowiadanej publicznie. W szczególności dotyczy to spotkań modlitewnych, które odbywają się w miejscowym zgromadzeniu, w zborze, w kościele. Pan Jezus powiedział kiedyś w odniesieniu do domu Bożego: napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Tak mówi Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, 13 werset. Miejsce, gdzie mieszka Bóg, powinno być w szczególny sposób nacechowane modlitwą, ponieważ siostry powinny w zgromadzeniach milczeć. Kobiety na zgromadzeniach niech milczą, jak mówi Słowo Boże. To widzimy w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 34 werset. Zadanie głośnego wyrażania modlitw spoczywa na mężczyznach, na braciach. Biorąc pod uwagę ciąg dalszy konsekwencji z 1 listu do Tymoteusza, 2 rozdział, 8 werset, czyli słów chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, możemy z tych słów jeszcze nauczyć się pewnych wskazówek. Ta główna, módl się na każdym miejscu, jeśli jesteś mężczyzną. I skąd to się bierze, że akurat spotkania modlitewne częstokroć cieszą się najsłabszą frekwencją spośród wszystkich zebrań miejscowego zgromadzenia, chociaż przecież sam Pan obiecał swoją obecność, gdy będziemy zgromadzać się dla Jego imienia. Tak mówi Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 20 werset. Dlaczego tak często między poszczególnymi modlitwami występują nadmiernie długie przerwy? Drogi młody mężczyzno, bracie wierzący, daj się użyć do tego Panu, aby w zgromadzeniu na głos zanosić modlitwy. Jest to Jego radością. Z całą pewnością działałoby to na wielu wierzących zachęcająco i motywująco, i chętniej przychodziliby oni na modlitwy, gdyby te były żywsze, konkretniejsze, krótsze i bardziej odpowiadały oczekiwaniom wynikającym z aktualnych okoliczności. Także i w tej sprawie możesz stać się dla innych wzorem do naśladowania. Poza tym, także i dla sióstr powinno być zupełnie naturalną rzeczą, aby modlić się, gdy wspólnie z innymi zbieramy się na zgromadzeniach. Tylko właśnie nie na głos, a tak jak Anna modliła się po cichu. Jakże wartościowe i efektywne są ciche modlitwy przyczynne sióstr modlących się o prowadzenie Ducha Świętego i słowo prorocze w zgromadzeniach. O prorokini Annie jest napisane, że nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. To jest mowa o drugiej Annie, bo ta pierwsza, która modliła się bezgłośnie, to była Anna, matka Samuela. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 37 werset mówi o tej drugiej Annie. Życie tej kobiety kręciło się wokół domu Bożego i interesów Boga. Była bowiem świadoma tego, jak bardzo zawiódł jej lud. Zamiast jednak oddać się rezygnacji, służyła Bogu z całym oddaniem i w głębokiej pokorze serca. Więc jaką naukę możesz wyciągnąć z postawy tej kobiety osobiście dla siebie? Jak możesz na to wpłynąć, aby spotkania modlitewne miejscowego zgromadzenia zyskały nową świeżość i aby więcej wierzących chętnie na nie uczęszczało? To jest bardzo ważne pytanie dla Twojego serca.